staraniem polskich patriotów został usunięty, obalony pomnik Berlinga, komunisty, który współpracował z NKWD, tworzył jednostki złożone z Polaków, podporządkowane Sowietom, które służyły Sowietom do zajęcia terenów polskich. Oczywiście ci Polacy, którzy walczyli w tych jednostkach, są godni szacunku, natomiast na pewno nie ich dowódcy, tacy jak Berling. Pomnik został obalony, nie ma śladu po tym, po jego szczątkach niestety. Nie można sobie zrobić żadnych pamiątkowych zdjęć. Natomiast pewnie odezwą się jakieś głosy, że to przykład polskiego antysemityzmu, zważywszy na to, że Berling, kiedy studiował, to deklarował, że jest wyznawcą judaizmu. Jako pierwszy o tym obaleniu poinformował Adam Słomka. Zrobił sobie tu zdjęcia. Policja twierdzi, że nie ma żadnych dowodów na to, kto był odpowiedzialny za zniszczenie tego pomnika. Tutaj widać, że pomnik został obalony do tyłu, roztrzaskał się. Na zdjęciach widać, że na kawałki. Tutaj można sobie znaleźć jeszcze kawałeczki różnych fragmentów z tego pomnika. Szacunek dla tych wszystkich, którzy wzięli sprawę w swoje ręce i obalili ten pomnik. O, tu jeszcze jakiś pamiątkowy sznurek. Nie, to nie sznurek, to drzewo, które ktoś tutaj użył do obalenia tego pomnika. Szacunek dla wszystkich tych, którzy obalili ten pomnik, dla polskich patriotów, którzy nie zgadzają się na to, żeby komunistyczne ubeliski plugawiły przestrzeń publiczną. Niektóre pomniki trzeba obalać i bardzo dobrze, że się to stało. Szkoda, że to nie państwo ani miasto nie wzięło od razu takiego pomnika i nie wywiozło. Ale dobrze, że już go nie ma.